trwa pogodne, słoneczne i przeważnie gorące lato. W nocy przewaga bezchmurnego nieba, miejscami tylko niewielkie zachmurzenie, głównie w zachodniej Polsce. Wiatr osłabnie, będzie południowo-wschodni, a termometry nad ranem wskażą od 13-14 stopni miejscami na wschodzie do 17 w centrum i 18 lokalnie w regionach zachodnich. Jutro wciąż słonecznie, na wschodzie bezchmurne niebo, na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Sporadyczne opady i burze dopiero pod wieczór mogą się pojawić na Pomorzu Zachodnim po część Wielkopolski i Lubuskiego. Chwilami utrzyma się silniejszy wiatr. Wietrznie zrobi się w Sudetach, tu porywy do 80 km na godzinę. Na termometrach od 28 stopni na Suwalsztrum i 18 lokalnie w regionach zachodnich. Jutro wciąż słonecznie, na wschodzie bezchmurne niebo, na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Sporadyczne opady i burze dopiero pod wieczór mogą się pojawić na Pomorzu Zachodnim po część Wielkopolski i Lubuskiego. Chwilami utrzyma się silniejszy wiatr. Wietrznie zrobi się w Sudetach, tu porywy do 80 km na godzinę. Na termometrach od 28 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem do 32 miejscami w zachodniej części kraju. Ciśnienie będzie spadać, po południu wyniesie w Warszawie 1002 hektopaskale. Pogoda w regionach. W zachodniopomorskim i pomorskim najwięcej słońca na wschodzie. Na zachodzie zachmurzenie po południu miejscami wzrośnie, a pod wieczór lokalnie pojawią się opady przelotne oraz burze. Od 29 stopni w rejonie Gdańska do 32 w Myślibożu. Woda w Bałtyku ma od 18 do 21 stopni, w pomorskich jeziorach 21-22. W Wielkopolsce dzień z dużą ilością słońca i małym zachmurzeniem. W drugiej części dnia tu i ówdzie może zagrzmieć na północy Wielkopolski. Upalnie, do 32 stopni. Na Śląsku słońca nie zabraknie, ale i chmur też trochę będzie. W godzinach popołudniowych od 28 stopni w Kłodzku do 32 od Wrocławia po Opole. W Sudetach słonecznie, wietrznie do 80 km na godzinę i ciepło na Śnieżce 17 stopni. W Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu przewaga bezchmurnego nieba lub niewielkie tylko zachmurzenie i gorąco. Jest ambrozja. Na wschodzie kraju oraz w centrum stężenie pyłku ambrozji może osiągać wysokie wartości. Na pozostałym obszarze będzie ono średnie, jedynie w górach i na wybrzeżu bardzo niskie i niskie. Stężenie pyłku bylicy będzie średnie na Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Na pozostałym obszarze niskie, a na ziemi lubuskiej w górach bardzo niskie. W powietrzu obecny jest również pyłek babki, komosy i traw. Na przeważającym obszarze kraju przewidywane jest wysokie i bardzo wysokie stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju alternaria.